Dzień dobry, witam serdecznie państwa w programie Gwiazda w Polsce, Agnieszka Ponikiewska. A dziś jest ze mną pani Katarzyna Łaniewska, aktorka. Witam. Bardzo często wszyscy przedstawiają panią jako niezapomnianą babcię Józię z plebanii Czy to pani nie denerwuje? Nie, proszę panią. to bardzo miła, dobra rola, która pod koniec, że tak powiem, mojego życia artystycznego przyniosła mi bardzo dużo sympatii, popularności. Byłam babcią Juzią, babcią z ziarna, z dzieci wychowywałam, no i babcią Kasią, a teraz jestem prababcią Kasią. A zdarza się, że czasem ktoś panią zaczepi na ulicy, na jakichś spotkaniach i też mówią do pani babcia Józia. Czasami mówią do mnie Przepraszam babciu Józiu albo czasami się pytam jak, jak pani się nazywa ale, yy, często teraz mówią pani Katarzyno więc, yy, wiedzą jest na kim jestem A tak naprawdę tak zapytam o tym babcie ale chciałam naszą rozmowę zacząć od czegoś całkiem innego bo pani jest jednoznaczna w poglądach nie boi się pani zajmować takiego jasnego stanowiska w wielu sprawach jest pani bezkompromisowa czy to takie trochę nie przystoi do dzisiejszych czasów? Nie ma Pani takiego wrażenia, że znalazła się pani w czasach, które do Pani nie pasują, albo Pani do tych czasów? Pani jakby tu powiedzieć, że. Całe życie starałam się i zawsze zresztą mówiłam prawdę, która nie zawsze mi na dobre wychodziło to do nauczycieli. Moja mama jak chodziła na wywiadówki, miała Kasiu błaga mnie kłóć się z panią od, od Polskiego. Ja mówię, Mamo, na skąd ona może wiedzieć, że, że co autor chciał przez to powiedzieć, jak ona nie żyła wtedy. Więc miałam swoje zdanie i, i posiadam swoje zdanie Nie wiem, czasami może głupie, może jestem niedouczona, ale w dzisiejszym świecie. Jak w ogóle już w dorosłych czasach opowiadałam się, po, wydawało mi się, po dobrej stronie. W tym okresie wojny polsko-jaruzelskiej byłam oczywiście po, po stronie polskiej, pracowałam w drugim obiegu. Stworzałam się do tego, że, że teraz te wspaniałe pisma, które są w tej wolności, w naszej Polsce, to gdzieś tam swoje ziarenko w tamtych smutnych jeszcze bardzo czasach zrobiłam. I, i, i mówię, mówię co myślę. bo no. że płynąć mi. z prądem jest zawsze łatwiej. A no to na pewno tak, Raz zwłaszcza jeszcze zmieniać tak ciągle te prądy, prawda, wskakiwaj do innego strumyka, ale ja nie wiem, wydaje mi się, że się z tym lepiej czuję i, i że nastały takie czasy, gdzie, gdzie to, co się dzieje w domu, to można mówić w szkole, można się uczyć tego samego, to moje pokolenie było już i wojna była i powstanie warszawskie które przeżyłam i czas PRL-u lepszy gorszy podobno najśmieszniejszy obóz był w całym obozie My byliśmy Polska Ludowa, kabarety które wtedy istniały które, które wyciągały pewne sprawy w tej, potem kabarety powstały tylko przeciwko czarnym czyli księżom albo no tak albo jest. wyśmiewały kalectwa różne udawały kobieta mężczyzny i odwrotnie. A w tej chwili nastały czasy, że naprawdę można mówić to, co człowiek myśli, tylko niech, niech myśli z. Sensem ja mówię, bo każdemu wolno jest do różnych spraw podchodzić swoim zdaniem, natomiast jeżeli przeczy wszystkiemu i wszystko to, co się w tej chwili dzieje, wszystko, i nawet jak byłby wtorek, to by powiedzieli, nie, dzisiaj jest środa, bo no to PiS powiedział, że jest wtorek. To, to jest smutne. Pani koleżanek, kolegów, aktorów powiedzieliby, że pani teraz opowiada jakieś bzdury, bo oni się czują zniewoleni i mówią o dyktaturze. Proszę pani, jeżeli ktoś z moich wybitnych kolegów wstaje rano i mówi tak, bo, znaczy oznajmia to wszem wobec właśnie w internecie, że budzi się przerażony kołdrę z powrotem nakłada na głowę, ponieważ jest teraz gorzej niż w stanie wojennym, to ja pytam, gdzie? Gdzie mordują teraz księży, gdzie zabijają licealistę, gdzie nie wolno iść ulicą i, i zaśpiewać sobie, jeżeli to jest przyzwoita piosenka. No, poza tym stowarzysze, gdzie były te wszystkie ruchy, które, które idą ulicami, nie wiadomo, czego chcą chcą demokracji, gdzie no jest ta demokracja, więc czego, czego szukają? Wolności jest wolność, to, to czego szukają? Wszystko przeinaczają. To nie rozumiem tego, po prostu nie jestem w stanie zrozumieć, bo Rozumiem jeszcze tych, którzy wchodzą do zawodu, którym zależy, że może stracą angaż, nie będą mieli pieniędzy. Ale nie, wtedy młodzież się na przykład w stanie wojennym opowiadała, była biedna, wychodzili, nie mieli pracy żadnej, bo odmówiliśmy jako aktorzy wtedy grania. W, w okupacji moi koledzy starsi nie, nie grali, kelnerowali, a francuskie aktorki jeździły wybitne, potem nam pokazywali, do Hitlera występować. I nas ma prawo krytykować Zachód za, za nasze postępowanie w, w czasie wojny, za to, że na wszystkich frontach walczyliśmy. Generał Anders, o którym mi mówiła jego małżonka, bo miałam stosunki z nią towarzyskie, opowiada, że pierwszy raz widziała, jak jej mąż płakał, jak nie poszedł na, na defiladę wolności, bo Polaków nie puścili wtedy. Jakiś jeden, nie wiem, z, 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 no ostatni żołnierz szedł kolorowy, wolność, a, a Polaków nie było, bo Stalin sobie tego nie życzył. I my się mamy czegoś wstydzić? A czy pani za swoje poglądy straciła przyjaciół kiedyś pracę? No, ja straciłam pracę w telewizji. Mm -hmm. Właśnie w programie, w programie ziarno, bo wtedy występowałam jako ta babcia ziarnoska i podpisałam list przeciwko wyrzucaniu kolegów dziennikarzy teraz, jak Anita Garga z tego tak. rodzaju wyrzucali ich po raz drugi, chyba ja podpisałam apel. No to ze mnie nie powiem nie mogę powiedzieć, że mi podziękowali, ale. Przestałam, była Pani niewygodna? Przestałam, By, tak, byłam niewygodna. Chciano mnie również z plebani, ale mój producent na tyle był przyzwoity, że... Z tym, że już wtedy miałam e, ograniczone, że tak powiem, e, możliwości aktorskie. To znaczy, ja się śmiałam, że jestem donosicielka, bo tylko donosiłam do stołu albo zabierałam ze stołu. A już nie miałam jakichś fajnych rozmów takich. Czyli ta rola no, była tak do odsuwana? No to było, ale, ale kiedyś podpisałam list za wrzuceniem, jeszcze bardzo dawno, Jurka Markuszewskiego był dyrektorem Teatru Polskiego Radia, był mój kolega ze szkoły teatralnej przez rok czy dwa, bo potem inne studia kończył. No to 7 lat zakaz w telewizji. No także Potknęło mnie to, ale ja uważam, że coś jest za coś, że, że coś jest, człowiek się na coś decyduje, to, to potem ponosi konsekwencje. Wystąpiła Pani w filmie Antoniego Krauzego, Smoleńsk. Bierze Pani udział w miesięcznicach smoleńskich. Występowała Pani w telewizji Trwam, w Radiu Maria i została Pani mocherem. Jak się Pani czuła z takim przydomkiem? Ja się czuję w tym wspaniale, że się do czegoś przyczyniałam. Że, że jak zdobywała telewizja Trwam, która y, miała nie mieć swojego pasma, bo jakiś tam, w, w, gdzieś w suterenie się jakieś, jakaś telewizja, to, to oni mieli dostać. Y, to pierwsza tak wielka demonstracja, która była z placu Trzech Krzyży. Brałam udział, bo krzyczałam swoje wiersze, które, które wszędzie, gdzie mogę, to mówię. A jeśli ginie kwiat polski i od wybitnych duchownych, generałów wszystkich, prezydenta najjaśniejszej Rzeczypospolitej pana profesora Lecha Kaczyńskiego, jego cudownej żony. Od niego dostałam, od niego dostałam order za działalność w drugim obiegu. To jak ja mogę nie być na tych rocznicach? Jak ja mogę nie, nie przyczynić się do tego, to co mówię na końcu, że Ciebie Boże prosimy, aby opiara ich życia nigdy nie została zapomniana. To po to idą te marsze pamięci. Yy, oczywiście, że do Państwa Wtedy telewizji, ani do radia ani nie byłam zapraszana, absolutnie nie. Radio, które ukochałam i kiedyś robiłam w nim bardzo dużo. Ale, ale teraz już jestem stara, więc może dla takich starych ludzi nie ma, nie ma pracy. Może myślą, że już umarłam, ale jeszcze żyję trochę. W każdym bądź razie ja, to było wliczone wszystko, jak, jak gdyby w mój życiorys. Że, że tak się trzeba A Nie zachować. miała pani sobie takiego buntu, że przez takie określenia trochę żartobliwe, trochę deprecjonujące, że osoby, które mają troszeczkę inne poglądy niż ta nowoczesna wiel większość są trochę tak stawiane... W roli tego ciemnogrodu, ludzi trochę niedouczonych, ludzi trochę takich gorszych. Ale przepraszam, nie zgadzam się z panią większość. Większość jest nas tutaj teraz, proszę pani. Bo jeżeli pan Schetyna mówi, że za rok będzie miał władzę, to wyrzuci pomnik z placu Piłsudskiego. No, to naprawdę możemy być bardzo spokojni, bo ja, ja jestem spokojna. Ja wiedziałam, że, że yy, ci, co na krakowskim przedmieściu zachowywali się jak szubrawcy, pijani zresztą, tańczyli z puszkami zimnego lecha itd. i tak dalej, pluli na nas, to, to się skończą, szybko się. No, nikt o nich już właściwie nie pamięta. To tak samo przestaną pamiętać o tych. Także yy, oczywiście, że jesteśmy inni. Yy, ja straciłam wielu przyjaciół. Mnie na wsi święta były drugi dzień świąto było trzydzieści parę osób Wielkanocy, otwarcie sezonu. się, Ja nikomu nie narzucałam swoich poglądów. Ja byłam taka sama, ale nie zarażałam przecież przez pączkowania, jak się ktoś, ale przestali się spotykać. Nie wiem, bali się może czy coś. Dziwne to jest, przykre. Tym bardziej, że możemy się różnić, możemy się kłócić o Polskę, możemy się kłócić o swoje życie, ale dlaczego się od siebie odwracać plecami? prawda? Ale oczywiście, że tak. Przecież ja, ja naprawdę nikogo nie przekonuję, tylko jak mnie ktoś pyta, to ja mówię mhm. tak. Ale jeżeli ja się jeszcze w dyskusjach, kiedyś na początku, było jak pan prezydent Lech Kaczyński był prezydentem, pytam dobrze, ale dlaczego macie pretensje? Przecież jest Polakiem, jest profesorem wybitnym, miał różne funkcje i dochodził do tego, wybrany przez naród, katolikiem jest. O co chodzi? Ale to kaczor. No to dla mnie to nie jest argument, prawda? No, no, to, no to, to tak, widocznie takie mają argumenty. Ale wtorek to nie wtorek, to środa, to, no, to poniedziałek, jak pan poniedziałek mówi. No, zadziwiają mnie wypowiedzi ludzi, których uważam, że są wrażliwi, no a powinni być wrażliwi na Polskę. Jak można teraz w ostatnim czasie mówić o, 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 o Holokauście w ten sposób, że Polacy zabijali Żydów? No ja chciałam panią o to koniecznie zapytać, bo jak pani jako córka. Osoba, no, pani tata zginął w Auschwitz i to na początku wojny. Jak pani teraz odbiera tę te dyskusję, że to Polska jest współodpowiedzialna za, za zbrodnie? W pewnym sensie nawet niektórzy, że to Polacy zabijali, że byli. Pani. przyczynili się do Holokaustu, to chyba dla Pani musi być wyjątkowo trudne i bolesne. To jest bardzo krzywdzące, dlatego że to jest święte miejsce, według mnie oświęcim, to jest święte miejsce. I tak jak ojciec święty, Jan Paweł II, który tyle zrobił i dla Polaków, ale dla całego świata, bywał tam. I to, co zrobił obecny ojciec święty, który takiego milczenia, takiej ciszy jak on... Która tak ta cisza była, była coś, ta, ta cisza była tak wymowna, to była krzykiem tych ludzi. To była takim krzykiem jak łączka, która, którą krzyczą tamte ciała, które krzyczą. Yy, nie, nie można. Bo, Oczywiście, że, że byli szubrawcy, pojedynczy, ale rodziny polskie. Ja, sama moja dziewczyna z, w moim wieku przybiegała do nas z getta na Mokotów, na Odolańską. Babcia ją zawsze częstowała. Najpierw mi nie pozwalała wychodzić, żebym jakomuś może tego nie powiedziała. W spokoju to ja podglądałam, a przy którymś razie już żeśmy się nawet zaprzyjaźniły, rozmawiałyśmy ze sobą. Dostałam od niej wstążkę niebieską taką. Ona miała taką kamizelę, w której wkładała yy, kromki chleba sam. Ma dostawa. Podziwiałam teraz, podziwiam, gdzie to dziecko w moim wieku, wtedy miało 6-7 lat, biegła z geta. To kawał drogi na mokotu. Także a takich rodzin, co przecież oblicza się teraz, żeby uratować jednego człowieka, musi być znajdzie kilkanaście tu polskich Okazało obywateli. Się, ja mówię, cały rząd, żeśmy nawet, im urządzili pierwszy w Izraelu, osób, bo to byli polscy, co się uratowali. A te panie czy osoby, które teraz weszły do, na polski teren do ambasady, to są uratowane przez Polaków przecież. Bo jakby się tam znalazły, jakby tam były, jak nie były uratowane przez Polaków? Byłam w wiadwaszem, widziałam. Owszem, są polskie drzewka, ale polskie drzewka daleko są. Z tyłu, a tu są czeskie drzewka przy głównej alei. A ilu jest takich, a co największą pretensję, to mam do pana prezydenta byłego na szczęście, pana Komorowskiego który w, 50, w 70. rocznicę wyzwolenia oświęcimia miał 50 delegacji z całego świata, prezydentów i on nic nie wspomniał o, o, o panu rotmistrzu Bieleckim, nie zaprosił jego córki. Wtedy mógł, mogliśmy mówić, że to nie, nie było polskich obozów koncentracyjnych, polskich śmierci, tylko niemieckie, na ziemi, którą nazwali Reichem, bo tam był raj była Generalna Gubernia, to takie niby coś jeszcze polskiego. Oni mieli zlikwidować nas tak samo, tylko w drugiej kolejności. No właśnie, pani pamięta dokładnie całą wojnę od wybuchu, przez Pamiętam powstanie warszawskie, bardzo dobrze. Tak. zniszczenie Warszawy, później wysiedlenie Warszawy. Wyjście z Warszawy, Czy wygonienie nas. Czy w czasie wojny nas? słyszała pani chociaż raz słowo naziści? Że co? Czy w czasie wojny słyszała pani chociaż raz słowo naziści? Nigdy nie słyszałam słowa naziści. Słyszałam szkopy. Niemcy, absolutnie. Przeżyłam na swoim do tornistra mi zaglądali na rogu Puławskiego Madalińskiego, co ja tam niosę. A mama mi kazała się uczyć niemieckiego. Miałam książkę niemiecką, to mnie pochwalił, to chciałam kopnąć. Mnie kiedyś w karcerstwie nazywali odejść, bo cię kopnę, więc, ale nie kopnęłam. W każdym bądź razie, Niemców z powstania, jak. jak pod czołgiem staliśmy po ludności niby cywilnej, jak nas gnali najpierw na wyścigi, a potem do Pruszkowa, to wszystko, wszystko to mam obrazy takie, mogłam opowiadać scenariusz filmowy, o nazistach nie słyszałam, o hitlerowcach, że to hitlerowcy, tak, ale o nazistach nie słyszałam i ja miałam w ziarnie właśnie opowiadać dzieciom, że to są naziści, tak mi w redakcji katolickiej mówiono przed wyrzuceniem mnie. to... To są takie rzeczy, że człowiek myśli, dlaczego? Ja teraz nie mogę zrozumieć, dlaczego politycy, którzy są w tej tak zwanej nowoczesnej, którzy są w PO, przecież to są Polacy, mówimy tym samym językiem. Oni o coś tam inaczej walczyli. Co prawda, nie zdążyli jeszcze całej Polski sprzedać, ale prawie całą. I teraz im się to nie podoba. Cały świat nagle zobaczył, że jest inny rząd, że, że, że Polska jest, że było powstanie w ogóle warszawskie. Bo niektórzy myśleli, że było tylko powstanie w Gecie, tak Jedno jak było Były powstanie. prezydent Stanów Zjednoczonych. prawda? Nieświadomi byli, no ale nas nie uczono, jeżeli... Ja jeszcze miałam profesorów przedwojennych w szkole w, te, w tej podstawowej, mówili obam, o prawdziwej 11, historii, nawet jak nie można było o niej mówić. Tak. Proszę, mówili o tej prawdziwej historii, nawet jak nie można było o niej mówić. Ja liznęłam ze względu na, na, na to, że ojciec był w Legionach, yy, ale mama na przykład długo mi nie mówiła, że, że był oficerem dwójki, dlatego nie poszedł do, czyli wywiadu, nie poszedł do yy, oflagu, tylko kazali mu zostać tutaj, bo tutaj działał. Ja chcę, tak jak porównuję te numery, to myślę, a może, może ojciec, przecież ten rotmistrz też sięgał na pewno po wojskowych, tak. może z moim ojcem. Kiedyś miałam koncert bardzo dawno temu w Zbowidzie i mówiłam mu numerze mojego ojca i, i dwóch panów podeszło. Opowiadało o nim tak, jak, jakby rzeczywiście był człowiekiem dowcipnym, śpiewał pięknie w odróżnieniu ode mnie, bo ja jestem śpiewająca inaczej, czyli fałszuję bardzo, ale mój brat śpiewał. I opowiadał o ojcu. Oczywiście to żadne zapalenie płuc, to było rozstrzelanie. Tak. Także ja, ja nie rozumiem, jak można być Polakiem i, i, i tak mówić, jak oni teraz mówią. A I działać to... podskórnie, pod działać najgorzej właściwie. A czy po tak ciężkich przeżyciach, ma pani tyle trudnych wspomnień? Uważa się Pani za człowieka spełnionego, za kobietę spełnioną, aktorkę spełnioną? Ja jestem szczęśliwa, że ten zawód wykonywałam, dlatego że mi się udało w tym zawodzie. Bardzo dużo grałam w teatrze. Bardzo dużo. Jak na, jak na tamte czasy, gdzie było pokolenie moich starszych kolegów, właśnie profesorów ze szkoły teatralnej, którym zabrano te pięć lat, nie grali. I potem oni grywali już starsi, troszeczkę starsi, mhm. grywali młodych. Arnold Szyfman, który za, zaangażował mnie między innymi i jeszcze czterech kolegów z naszego rocznika 55 1955 do tego, Teatru polskiego. Z tymi wielkimi aktorami stanęłam na scenie i y Powodziło mi się dobrze. Teatr był jedynym wtedy właściwie miejscem do grania. Grałam w telewizji, która zaczynała być telewizją polską na Placu Powstańców oczywiście. Była tak zwana telewizja na żywo, tak. czyli nawet to nie było zarejestrowane. Nie ma nic, dopiero później były. były. Wszyscy żeśmy się uczyli tej telewizji. Wielki aktor Tadeusz Fieski, który mówił, że... Tak się uczymy tej telewizji, że jak ona był w, w studio, wychodził po nagraniu jakiejś swojej roli i była tak na placu powstańców, były gabloty ze zdjęciami aktorów, to stała jakaś panienka, oglądała te zdjęcia. Mówi, a jak za miesiąc przyszedł, to ta pani już siedziała z Jurkiem Gruzą, reżyserem w bufecie piła kawę, a jak za dwa miesiące przyszedł, ona mówiła, panie Fieski bardziej w lewo, że już była reżyserem i mówiła, jak się ma ustawiać, ale wszyscy się uczyliśmy. Wtedy zależało, nie było, że że ten co stał za kamerą to sobie wybijał, a tutaj patrzył, bo tak się też zdarza czasami w telewizji, albo, albo słuchał czegoś, a tutaj to tworzyło się to. To było coś co, co powstawało. Ja byłam szczęśliwa, że, że, że udało mi się zagrać tyle roli, to w Warszawie z takimi znakomitymi rzeczywiście osobami, z legendą. W kinie po pierwszym roku, chociaż w produkcyjniaku, bo zaczęłam grywać w rolach wiejskich dziewczyn, i tak mi bardzo długo zostało. W teatrze grałam damy, nawet Świętą Joannę zagrałam. A w Ale to była dublura pani Andryś, to Film i inne opowiadanie, były i damy, i proszę pani. Ja się uratowałam w teatrze, to tylko Bóg mnie strzegł, bo zdublować panią Andryś, która pojechała z premierem do Indii na słoniu jeździć, a ona mnie traktowała że tu coś ma grać dla mnie, to coś tu przedmiotem byłam. No i szybko potem musiałam uciekać z tego teatru. A już na koniec chciałam Panią zapytać o, panią, o Pani miłość do języka polskiego, bo Pani bardzo zwraca uwagę na Polszczyznę i Panią bardzo denerwuje nowo mowa. Ach, mnie denerwuje tam tak zwane zmiękczanie. To... Oczywiście, dziękuję. Dziękuję, oczywiście. Miłość. To, to, to takie. Pieszczenie się, nawet panowie się zaczynają. Już. Dziękuję, bardzo dziękuję za to. Dziękuję. Dziękuj, dziękuj szczerze. No, no nie mówię, że on, on, to, to te wszystkie, yy, że nawet się wszystkim nie chcę powiedzieć pięknego słowa konstytucja, tylko konstytucja mówią, konstytucja. Jak konstytucja to konstytucyjny jest, no to konstytucja musi być, prawda? Więc to mnie niezwykle drażni. Nawet nie mogę o tym napisać, bo to nie, nie można tego można tylko wypowiedzieć. Język polski, My jesteśmy nie gęśli, swój język mamy. Tylko o tym czasem zapominamy, albo o niego nie dbamy. No to nie zwracanie uwagi. Nie słychać bardzo dużo ludzi, yy, którzy występują teraz. Mówią właśnie do tego pilota, czy tak nauczyli, ale to pani w wrażenie, polskim że... drugi balkon, wielka scena, trzeba było mówić tak, że było nikt ale to nie się miał teraz mikrofonów. Ale pani gorzej szkoli aktorów? Jeżeli chodzi o język, o y, dykcję, gorzej się szkoli aktorów, czy oni mniej zwracają uwagę, czy w domu się zwraca mniej uwagi? Proszę pani. Nie wiem, kto teraz uczy w szkole teatralnej, o to w Akademii Teatralnej, bo kiedyś mnie w szkole teatralnej uczyli wybitni aktorzy, którzy, których mogłam zobaczyć każdego dnia na scenie w wielkich rolach. I to był autorytet. W tej chwili nie wiem, nie chcę nikogo skrzywdzić. Wiem, że jak jeszcze Zosia Kucówna wykładała w szkole, to jej rocznik mówił bardzo wyraźnie. A tak, jeżeli się słyszy właśnie w teatrze polskim, nagłośnionym zresztą, to słychać starych aktorów. A młodszych już nie. A to mamy taki naturalny, który ja nie rozumiem, dlaczego? No to jest naturalność, naturalność może być, ale, ale musi być wyrażona takimi. Jeżeli ktoś nie słyszy, to, to jak można coś zagrać na tym, może grać nie wiadomo co, coś wspaniałego? Jedna pani mówiła, reżyserka, coś z pięknego, niezwykłego, ale sama nie wiem co. To teraz apelem o piękny język polski kończymy ten program. Bardzo się cieszę, że była dzisiaj z nami pani Katarzyna Łaniewska. Polecamy też pani felietony w tygodniku w sieci. Dziękuję bardzo. Cieszę się, jeżeli ktoś je czyta. Bardzo dziękuję. Ostatni jest poświęcony właśnie Auschwitz i nowelizacji ustawy o ipn -ie. Co tydzień polecamy. Dziękuję bardzo, my się widzimy za tydzień. Do, do widzenia. Do, do widzenia. zobaczenia.